kolejnym wydaniu Panoramy Chodzieskiej wita Państwa Beata Chmielewska. Dziś w naszym programie pokażemy Państwu m.in. podsumowanie akcji letniej dla seniorów, galowy koncert 34. Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych Chodzież 2004 oraz zaprosimy do nowego klubu internetowego w naszym mieście. Tradycyjnie pod koniec wakacji chodzieccy seniorzy wybrali się na wielkie grzybobranie. Tym razem towarzyszyli im przyjaciele z Szamocina i Margonina. Jak co roku w ostatnich dniach lipca, Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Chodzieży zorganizował dla swych członków radosny piknik leśny. W pikniku uczestniczyli także członkowie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Szamocina i Margonina. W sumie ponad 80 osób. Członkowie związku wybrali się do lasu na wspólne grzybobranie. Przy okazji zbierano także jagody. Wypoczywano przy wspólnym śpiewie i tańcach, do których przygrywał akordeonista. O przyjemności podniebienia i posiłek dla wszystkich uczestników tej słonecznej wyprawy zadbali państwo Polcynowie z Prosny. O korzyściach obcowania z przyrodą nikogo nie trzeba było przekonywać. Piękno przyrody, soczysta zieleń, leśny zapach żywicy i spokój leśnego zakątka oraz błękitne niebo nad drzewami z pewnością wszystkim ładują życiowe akumulatory na następne dni. Polski Związek Emerytów, Rencistów zorganizował w dzisiejszym dniu grzybobranie. Chociaż jak widzimy, tych grzybów nie ma, pierwszy wysyp już poszedł, ale będzie za to poczęstunek, muzyczka, zabawa. Jest to po prostu przyjemność, wypoczynek na świeżym powietrzu. Zaprosiłem do dzisiejszego uczestnictwa także i koło Szamocin i koło Margonin. Także będziemy się uroczyście bawić. Przewiduję zakończenie gdzieś o godzinie 16-17, w zależności jak uczestnicy tego pikniku, tak możemy to nazwać, będą uważali. Wspaniale przygotował nam naszą imprezę pan Polcyn Alfred z Prosny, który przygotował poczęstunek. Choć jak mówił przewodniczący Makowski, grzybów nie było zbyt wiele, ale udało się niektórym zebrać bardzo atrakcyjne okazy. Z pewnością będą one apetyczną ozdobą wielu domowych stołów. Do tańca i do wspólnych śpiewów przygrywał akordeonista. Pogoda była sprzyjająca, atmosfera radosna i rodzinna, wobec tego nie trzeba było nikogo długo namawiać do wspólnej zabawy. A nic nie robi lepiej zmęczonym grzybowiczom jak wspólny taniec przy radosnej muzyce. Choć zbiory nie były okazałe, warto było wybrać się na tą wycieczkę, by skorzystać z innych atrakcji. A wśród tych atrakcji były m.in. leśne przejażdżki bryczką zaprzężoną w parę koni. Wspaniale można było wypocząć, pooddychać świeżym powietrzem i oczywiście zjeść apetyczny posiłek. Była grochówka i ciepła kiełbaska. Przy chłodnych napojach wspaniale można było wypocząć i wspólnie spędzić czas. Kolejny raz na tarasie pływalni Delfin rozbrzmiewała piosenka biesiadna. Tym razem przy okazji podsumowania letnich wczasów dla seniorów. W czwartek 5 sierpnia zakończono i podsumowano 29. edycję wczasów integracyjnych dla chodzieskich seniorów. Spotkanie pożegnalne odbyło się na tarasie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie zaproszono uczestników wszystkich trzech turnusów wczasów. Zgodnie ze zwyczajem odbyła się tam radosna biesiada. Oprócz uczestników wczasów zaproszono tych wszystkich, którzy wspierają organizowane przez Chodziecki Oddział Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej wczasy dla seniorów. Wśród gości pojawili się przedstawiciele władz miasta, przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Skawiński, przewodniczący Klubu Radnych Porozumienie Waldemar Straczycki, zastępca burmistrza miasta pan Piotr Żurawski, prezes Chodzieckiego Klubu Gospodarczego Jacek Gursz oraz prezesi miejskich ogrodów działkowych.
Honorowym gościem spotkania był pan Marian Stępniak, który w latach 50. ubiegłego wieku pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i, jak się wyraził Henryk Słowiński, tworzył zręby dzisiejszej organizacji i początki tej wspaniałej imprezy. W czasy dla seniorów organizowane na ogrodach działkowych, jak podkreślił organizator i prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, pan Henryk Słowiński, są niebywałą możliwością na atrakcyjne i radosne spędzenie czasu, poczucie wspaniałej rodzinnej atmosfery i szansą na prawdziwy wakacyjny wypoczynek. W tym roku, jak i w poprzednich latach, imprezę na tarasie pływalni Delfin prowadził Jan Margowski, który do zabawy zachęcał nawet najbardziej opornych. Pani Lewandowska, która była gospodynią na działkach, wygrała konkurs psychologiczny. Panie prezesie, to pierwsze wczasy na działkach pod pańską opieką jako prezesa ogrodów działkowych. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan samopoczucie uczestników w tym roku? No, jak mniemam, wszystkim się podobało, ale no, wszyscy się bawili. Nareszcie, przynajmniej w ostatnim turnusie, dopisało nam słońce. Czy jest nadzieja na to, by w kolejnych latach kontynuować tą szczytną tradycję i współpracować również z panem jako współorganizatorem tych wczasów? Nie mam żadnych przeciwwskazań. Wszystko, żeby jestem za tym, żeby wczasy na działkach nadal trwały. To jest piękne. My lubimy ludzi starszych, zresztą im się też coś należy od życia. Nie po raz pierwszy uczestniczył pan we wczasach na działkach. Proszę powiedzieć, dlaczego wybiera pan tą formę wypoczynku co roku w wakacje? Proszę panią, no nie mam do wyboru specjalnie, ale od 3 lat już uczestniczę na tych czasach. Jak pani widzi, że aktywnie uczestniczę, stąd wynik, który tutaj zapadł w tej naszym grze, która została przeprowadzona. Czy w kolejnych latach też będzie pan korzystał z tej oferty w czasów na działkach dla seniorów? Jak najbardziej, dlatego że w przyszłym roku będzie to jubileusz 30-lecia i chcemy się swoją obecnością też udowodnić, że po prostu jesteśmy przywiązani do tej formy działań. Jan Margowski w roli wodzireja zachęcał wszystkich uczestników spotkania pożegnalnego do wspólnej zabawy. Seniorzy radośnie śpiewali piosenki z rozdanych śpiewników, brali udział w konkursach i zabawnych ankietach z przymrużeniem oka. Przyszedł też czas na podziękowania. Prezes Słowiński wyraził wdzięczność wobec wszystkich sponsorów, przyjaciół i tych, którzy wspomagali tegoroczną edycję wczasów dla emerytów. Słowa podziękowań padły również pod adresem państwa Szamburskich, Wandy i Bronisława, którzy byli dotychczasowymi kierownikami wypoczynku. Wczasowicze oczywiście nie zapomnieli o swoim prezesie i odśpiewali mu w podziękowaniu 100 lat na stojąco. W przyszłym roku jubileuszowa, już 30. edycja wczasów dla seniorów w Chodzieży. Z pewnością przebiegać będzie ona w tak samo przyjemnej i niezwykłej atmosferze, ze śpiewem i uśmiechem na ustach. Moja Maryśka, chodźże ze mną spać do łóżka. Maryśka, moja Maryśka, chodźże ze mną spać. W ośrodku wypoczynkowym Komfort w Zbyszewicach zorganizowano integracyjny piknik dla wszystkich pracowników i przyjaciół firmy Komfort, pana Jana Kubackiego. Organizowanie pikników czy festynów poprzez właścicieli firm dla swoich pracowników jest jedną z najpopularniejszych form integracji z zakładem. Tak też jest w zakładzie Komfort w Budzyniu Jana Kubackiego. Jesteśmy z naszą kamerą na jego ośrodku sobotnio-niedzielnego wypoczynku w Zbyszewicach. Pyszna grochówka pomidorowa i żurek były serwowane wszystkim uczestnikom tego pikniku.
Pogoda dopisała, więc wszyscy mogli korzystać z tej bogatej oferty kulinarnej, a także rozrywkowej, ponieważ dla dzieci i dorosłych przygotowano szereg konkursów. Pan Jan Kubacki, właściciel Komfortu, przygotował to wszystko w ten sposób, że każde dziecko właściwie wyjechało z tego pikniku z jakimś upominkiem lub pamiątką. Były także tańce. Tutaj, jak to mówią, tatusiowie opiekowali się przede wszystkim w tym dniu swoimi dziećmi. Oprócz tańców oraz kulinarnych różnych smakołyków przygotowanych dla uczestników były także inne zabawy, jak strzelanie z wiatrówki. Najlepsze oko, jak się okazało, ma pracownik Komfortu Roman Słodowy, który na 36 punktów zdobył 35. Przygotowany był także szwedzki stół, a można powiedzieć właściwie wiejski stół, który przykuwał uwagę uczestników tego festynu, a bawili się tutaj wszyscy pracownicy firmy Komfort w Budzyniu. Tańce trwały od godziny 14, a zabawa zakończyła się późnym wieczorem. To konkurs rodzinny. Dmuchanie balonów. Niby prosta sprawa, a jednak przysporzyła uczestnikom dość dużo trudności. Trzeba było balon nadmuchać, zawiązać, no i oczywiście zwyciężyła ta rodzina, która tych balonów nadmuchała więcej i w krótszym czasie. Z ośrodka w Zbyszewicach korzystają nie tylko pracownicy Komfortu. Można tam spotkać dzieci, młodzież i dorosłych z różnych środowisk, również niepełnosprawnych, których Jan Kubacki jest wielkim przyjacielem. Każdego roku z okazji Dnia Dziecka organizuje dla najmłodszych z nich specjalną całodzienną imprezę. Panie Macieju, Komfort dzisiaj się bawi. Tak, dzisiejszy dzień jest ładnym dniem. Jest to, można powiedzieć, 31. lecie istnienia Komfortu. 30 lat Komfortu to bardzo dużo. Panie Maćku, chyba w Komforcie się bardzo dużo pozmieniało. Tak, od kilku lat staramy się unowocześniać na zakład, formować nowe technologie, udoskonalać je. Czy macie w tej chwili jakąś taką maszynę, którą byście mogli się pochwalić na zewnątrz? Tak, oczywiście. Taka maszyna, która u nas już stoi 3 miesiące, jest najnowszym, można powiedzieć, naszym dzieckiem Komfortu. Jest to wycinarka laserowa. I ona może wycinać właściwie wszystko? Tak, wycinamy blachy czarne do grubości 16 mm. W zasadzie wszystko co człowiek sobie wymyśli, jesteśmy w stanie wykonać. Panie dyrektorze, a jak długo dzisiaj będziecie się bawić? Będziemy się bawić do samego rana. Taką formę wypoczynku i rozrywki pracowników mojego zakładu, powiedział nam Jan Kubacki, i ich rodzin organizujemy od wielu lat. Wspólna zabawa integruje pracowników, co wpływa także na wyniki osiągane w pracy. Zakładowy ośrodek jest do dyspozycji pracowników i ich rodzin przez całe lato. Mogą z niego korzystać w każdy wolny weekend, zapewnił właściciel Komfortu Jan Kubacki. Zabawa w tym dniu trwała bardzo długo. Wszyscy pracownicy bawili się do późnego wieczora. Niebo, słońce, morze, letni wiatr, gwiazdy o kolorze szczero złoty i krytus niezwykły znak. Parlamentarzyści i działacze samorządowi Sojuszu Lewicy Demokratycznej przygotowali dla najmłodszych mieszkańców miasta prezent w postaci nowego klubu internetowego, który w przyszłości służyć będzie także aktywizacji zawodowej dorosłych mieszkańców Chodzieży. W biurze parlamentarno-samorządowym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, które mieści się w Chodzieży przy rynku przy ulicy Sienkiewicza, otwarto klub internetowy.
Klub ten ma być szansą dla młodych i nieco starszych mieszkańców miasta na zaktywizowanie swoich umiejętności pracy przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym, a także w przyszłości dawać szansę na aktywizację zawodową. Klub internetowy powstał dzięki pani poseł Grażynie Pijanowskiej, ale także dzięki uprzejmości przyjaciół Biura Parlamentarno-Samorządowego i sponsorów, wśród których znaleźli się m.in. spółka cywilna OptiBit, firma usługowo-handlowa sprzętu przeciwpożarowego pana Marka Kiszyckiego, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy pan Grzegorz Herman oraz pan Krzysztof Chuchyj. Otwarcia nowego klubu internetowego dokonała pani poseł Grażyna Pijanowska wraz z członkami Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Chodzieży oraz najmłodszymi zainteresowanymi najbardziej codzienną pracą i zabawą w nowym klubie internetowym, który służyć będzie właśnie nauce, pracy, ale także i wspólnej zabawie. Poszerzanie tego rodzaju umiejętności i praca z komputerem to przecież znakomita przepustka na przyszłość, także przyszłość zawodową i edukacyjną. Jak podkreśliła wielokrotnie pani poseł Grażyna Pijanowska, klub ten nie powstałby, gdyby nie upór młodych, członków piątego koła Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Chodzieży. To dzięki ich zaangażowaniu można było to przedsięwzięcie sfinalizować tak szybko i móc oglądać uśmiechnięte twarze najmłodszych, którzy już w pierwszym dniu funkcjonowania klubu przybyli, by spędzać czas przed komputerem. Pani poseł, skąd pomysł, by w Chodzieży utworzyć tego rodzaju klub internetowy Młodzi dla Młodych? Była to po części inicjatywa młodych. Pokazali mi przede wszystkim swój zapał do pracy, bardzo chcieli. Na którymś ze spotkań rzuciłam hasło, a może byśmy zrobili coś takiego, że młodzi młodym uruchomimy klub dla wszystkich, którzy nie mają internetu, którzy nie mają komputerów w domu. Przyjęło się, pracowaliśmy wiele miesięcy, no dzisiaj mamy efekt. W wakacje klub będzie służył dzieciom, tym, które w domu nie mają komputerów, nie mają dostępu do internetu, do zabawy, ale także do poszukiwania informacji, ale wiemy, że od września, w momencie, kiedy rozpocznie się rok szkolny, klub będzie miał także inne przeznaczenie. Będzie służyć tym, którzy na przykład poszukują pracy. Tak, to jest klub przeznaczony dzieciom, przeznaczony dla młodzieży, faktycznie dla osób, które nie mają komputerów w domu. No są również dorosłe osoby, które chcą skorzystać, napisać, nie wiem, podanie, życiorys, CV-kę dzisiaj tak zwaną. Tutaj można z tego korzystać. Jest dopracowana do całego zestawu również drukarka, jest ksero, można z tego biura korzystać, z tego klubu. Młodzi będą się tym klubem opiekowali, ponoszą również za to odpowiedzialność. Natomiast od września jest taka potrzeba, obecnie pracodawcy bardzo często domagają się osób, które mają kwalifikacje, które są zaznajomione z komputerem. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że wiele młodych ludzi, którzy kiedyś tam ukończyli szkołę, nie mieli z komputerem nic wspólnego. Teraz będą mieli okazję poprawić swoje kwalifikacje, poprawić znajomość obsługi komputera, co w przyszłości ułatwi im pozyskanie pracy. Wobec tego, czy będzie szansa na organizowanie profesjonalnych kursów obsługi komputera, także w tym klubie internetowym? Na pewno tak. Klub internetowy Młodzi dla Młodych zaprasza od poniedziałku do piątku między 9 a 17, a w sobotę można spędzać czas przed komputerem od 15 do 20. A już po wakacjach rozpocznie się intensywna praca, kursy komputerowe dla wszystkich zainteresowanych. Po raz kolejny lato w regionie chodzieskim nazwać można było indiańskim latem. 28. zlot przyjaciół kultury Indian odbył się w pobliskim Sypniewie. Już po raz 28. w Polsce, a po raz pierwszy w Sypniewie, niedaleko Margonina, odbył się kolejny zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, który swoje początki wiąże właśnie z ziemią chodzieską, bo pierwszy zlot Rady Przyjaciół Indian odbył się w Chodzieży nad Jeziorem Strzeleckim w sierpniu 1977 roku.
Polski Ruch Przyjaciół Indian jednoczy ludzi zainteresowanych kulturą indiańską, indiańskim sposobem życia i indiańskim sposobem myślenia. Organizatorem tegorocznego zlotu i gospodarzem był Jacek Gawroński z Piły, także związany z pierwszymi organizatorami indiańskich zlotów. Popularyzowanie indiańskiego stylu życia, indiańskiej kultury na zlotach zmienia się z czasem w kolejnych latach. Pierwsze zloty były bardzo kameralne, trwały 2-3 dni i jednoczyły najbliższych przyjaciół. Dzisiejsze, choć wciąż są spotkaniem przyjaciół i indianistów i sposobem na spędzenie wolnego czasu, dają szansę popularyzowania ruchu, ale też są płaszczyzną wymiany poglądów, prezentacji własnych badań kultury indiańskiej. Tak traktują kolejne zloty wszyscy ich uczestnicy, także ci, którzy dzięki kulturze Indian rozwijają swoje umiejętności i możliwości. Marku, Polski Ruch Przyjaciół Kultury Indian istnieje już od kilkunastu lat. Czym kierowaliście się, zakładając ruch przed wieloma laty? Tak naprawdę to jest już ponad ćwierć wieku, ale kiedyś tam na początku, no czasy były zupełnie inne, inna była Polska, inni, my byliśmy trochę młodsi, może troszkę naiwni, sądziliśmy, że bardzo ciężko jest docierać do prawdy o Indianach indywidualnie, do prawdy o Indianach, którzy mieszkają gdzieś daleko, którzy nie mogą przyjeżdżać do nas, opowiadać o swoim własnym życiu. Stąd zaczęliśmy się spotykać sami, zaczęliśmy szukać ludzi, którzy o tych Indianach wiedzą troszkę więcej od nas i okazało się, że dla niektórych z nas jest to pasja, która może trwać przez całe życie. Czasy się zmieniły, otwarły się nowe możliwości, macie szansę na kontakty z rdzennymi mieszkańcami Ameryki. Jak oni oceniają działalność ruchu, który jest pewnie ewenementem w Europie? W Europie faktycznie jest to jedyny ruch tego rodzaju, który skupia ludzi z całego kraju, ludzi interesujących się Indianami pod różnym względem. Są wśród nas miłośnicy historii, miłośnicy kultury, ludzie interesujący się sprawami współczesnymi, pomagający Indianom, czy też no, jakoś krzewiący wiedzę o Indianach w naszym społeczeństwie. Mamy też kontakty z Indianami od wielu lat, oni do nas przyjeżdżają, coraz więcej naszych przyjaciół wyjeżdża do Indian, do Ameryki Północnej i Południowej, czasami mieszka tam przez wiele lat. Okazuje się, że Indianie cieszą się z tego, że są na świecie ludzie, którzy interesują się akurat ich narodami, ich obyczajami, ich obrzędowością, ceremoniami, kulturą czy literaturą. Doceniają to, co my robimy, mówią, że jest to jeden z lepszych sposobów na popularyzowanie wiedzy o nich, kiedy my sami tutaj pokazujemy jakieś, no przynajmniej elementy ich własnej kultury, tej dawnej i tej współczesnej. Niektórzy z nich wręcz zazdroszczą niektórym naszym przyjaciołom tego, że mają wspaniałe stroje, piękne tipi, bogato zdobione wnętrza swoich własnych domów. To ich pobudza do tego, żeby sami też u siebie pracowali i tworzyli, pamiętali o swojej własnej przyszłości. Czyli tak naprawdę podstawowy cel powstania ruchu został osiągnięty. Stereotypy, które dotąd obowiązywały, obalono. Nie byłbym takim optymistą. Zawsze jest coś do zrobienia. Okazuje się, że prawda o Indianach jest dużo bardziej złożona, dużo głębsza, że nie jest łatwo dowiedzieć się wszystkiego, nie jest łatwo samemu zostać miłośnikiem Indian z głęboką wiedzą. Dlatego wielu z nas propaguje taką wiedzę, jaką posiada. Jeździ na spotkania, robi prelekcje, pokazuje indyjskie tańce, obrzędy, stroje. Ciągle jeszcze jest bardzo wielu ludzi, którzy o Indianach nie wiedzą nic lub bardzo mało. My chcemy to troszeczkę zmienić. Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że wracamy także na tym zlocie do pewnych korzeni, ponieważ ruch Przyjaciół Kultury Indian związany jest niewątpliwie także z ziemią chodzieską i z ludźmi, którzy z Chodzieży się wywodzą. Tak, chciałem o tym powiedzieć. Już no, spotykamy się po raz 28 na ogólnopolskim zlocie miłośników Indian czy przyjaciół Indian. Po raz kolejny jest to spotkanie na ziemi chodzieskiej blisko Chodzieży, gdzie były pierwsze zloty, gdzie przyjeżdżało wielu miłośników Indian z całej Europy, gdzie wielu Indian gościło też i w Chodzieży i w okolicach. Mamy nadzieję, że na przykład za 2 lata, kiedy będziemy obchodzić kolejny jubileusz, kolejne takie wielkie spotkanie międzynarodowe będzie się gdzieś tutaj na tych terenach odbywało. Oby w Chodzieży. Mam nadzieję, że tak. Dziękuję. Nam się tutaj podoba. Barwne święto Pałau, trzydniowe święto tańca, które każdorazowo rozpoczyna od wielu lat zloty Ruchu Przyjaciół Indian, rozpoczyna się od wejścia na wielką arenę pocztów flagowych i ubranych w barwne stroje indiańskie uczestników. W ten sposób indianiści oddają hołd tym przodkom, którzy odeszli, a także symbolom narodowym i narodowym hymnom.
Podczas święta Pałau, święta tańca, wszyscy zainteresowani i żyjący kulturą Indian mają szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności, wiedzy, a także i może przede wszystkim barwnych indiańskich strojów. Podczas muzyki i tańca prezentują się one znakomicie i budzą ogromny podziw i wielkie zainteresowanie także laików, obserwatorów, gości z lotu. Dlatego postanowiliśmy zaprezentować Państwu i dać szansę przyjrzenia się barwnym indiańskim strojom polskich przyjaciół Indian. Uroczystość Pałau prowadzi mistrz ceremonii, który na żywo komentuje wszystkie rozgrywające się wydarzenia. Od niego też dowiedzieliśmy się, że oglądany właśnie przez Państwa taniec noszący nazwę tańca udeptywania trawy po raz pierwszy został na tegorocznym zlocie zaprezentowany szerszej publiczności. Jest to jeden z najstarszych tradycyjnych tańców indiańskich. Tak właśnie przed setkami lat bawili się prawdziwi Indianie. Jak widać, zlot przyjaciół kultury Indian cieszy się ogromnym zainteresowaniem także osób z zewnątrz. Przyjeżdżają całymi rodzinami, by podziwiać umiejętności, talent i barwne stroje i życie przyjaciół kultury Indian, którzy zgromadzili się w tym roku w Sypniewie. W salonie artystycznym Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży można obejrzeć kolejną ciekawą wystawę. Tym razem są to prace niemieckiej artystki Emmy Kunen. 5 sierpnia w salonie artystycznym Młodzieżowego Domu Kultury swoje prace wystawiała niemiecka artystka plastyk Emmy Kunen. Prace urodzonej w 1924 roku Niemki wykonane są z różnego rodzaju włókien i nici, z tym, że do swoich kompozycji artystka wykorzystuje głównie materiały syntetyczne i przemysłowe. Jak sama stwierdza, obecnie realizuje tkaniny w sposób znany od tysięcy lat. Tyle, że posługuje się nowoczesnymi włóknami i surowcami wykorzystywanymi przez przemysł foliami, metalami i sztucznymi włóknami.
Moim celem jest tworzenie kompozycji, które widzowi przekazują nie tylko określoną estetykę i treść, lecz także przybliżają postęp czasu i technologii. Emi Kunend nie po raz pierwszy gościła w Chodzieży. Uprzednio w Mieście Porcelany była w lutym, kiedy jej mąż Alfons Kunend także wystawiał swoje prace w salonie artystycznym Młodzieżowego Domu Kultury. Eksponowane w Młodzieżowym Domu Kultury prace Emi Kunend opierają się przede wszystkim na podstawowych figurach geometrycznych. Cechuje je symetria i prosta kolorystyka. Zaprezentowane kompozycje wprowadzają widza w bardzo uporządkowany świat, w którym wszystkie linie biegną do siebie i przecinają się pod kątem prostym. Przywitała gości i otworzyła wystawę dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury pani Zofia Braciszewska. Komisarzem wystawy była pani Kostrzewa. Obie podkreśliły, że z państwem Kunend łączy Młodzieżowy Dom Kultury wielka artystyczna przyjaźń, która zaowocuje z pewnością w przyszłości kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami. Na początek tego wernisażu tradycyjnie były kwiaty, podziękowania, gratulacje oraz tradycyjnie wpis do pamiątkowej księgi Salonu Artystycznego Młodzieżowego Domu Kultury. Zaczęłam w latach 70. swoją twórczość, swoją pracę. Najpierw był to pobyt na uniwersytecie w Augsburgu. Uczyłam się u wspaniałej pani profesor. I później po 3-4 latach stwierdziłam, że mogę już sama zacząć projektować. I oczywiście w miarę upływu czasu doskonaliłam swój warsztat i udawało mi się tworzyć coraz lepsze prace. I tak chcę pracować dalej. Ten materiał, który widzimy tutaj na tym obrazie akurat, to mam z fabryki swojego kuzyna i wujka. I pewnego dnia Alfons, mój mąż, zaproponował mi wykorzystanie tego materiału. Ja bardzo się zdziwiłam, co mam z tym zrobić, ale później po pobycie we Francji, po użyciu również innych materiałów jak folia, plastik, udało mi się to wkomponować w moje obrazy. Przy pierwszym pobycie 2 lata temu w Chodzieży w lutym zastaliśmy tutaj chociaż całą zasypaną śniegiem i zmrożoną i mówiliśmy razem z Alfonsem, gdzie my tutaj trafiliśmy, ale teraz mamy porównanie, że jest chociaż bardzo piękna i cieszymy się, że trafiliśmy akurat tutaj przy takiej pogodzie słonecznej. Uporządkowany, geometryczny, symetryczny świat to prace Emi Kunend. Przeważają w nich układy statyczne, panują niepodzielne, raz na zawsze ustalone reguły, reguły geometryczne, od których nie ma odstępstw. Dopełnieniem wystawy Emi Kunend był koncert instrumentalnego Tria, który zagrał pod kierownictwem Kuby Cichockiego. Grali uczestnicy międzynarodowych warsztatów jazzowych. Demokracja, wybór czy marzenie? Pod takim hasłem w Margoninie zorganizowano warsztaty artystyczne i edukacyjne dla niepracujących kobiet. Od 1 do 9 sierpnia odbywały się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Margoninie warsztaty artystyczno-szkoleniowe dla niepracujących kobiet, prowadzone przez członków Stowarzyszenia Plastyków Azyl. Warsztaty szkoleniowo-artystyczne w Margoninie odbywają się po raz drugi pod hasłem Demokracja, marzenie czy wybór. Efektem warsztatów była wystawa poplenerowa zorganizowana 8 sierpnia tego roku. Kobiety, które zechciały uczestniczyć w tych warsztatach, pracowały w kilku grupach twórczych.
Była sekcja śpiewu ludowego, haftu, wikliniarstwa. Kobiety zajmowały się kuchnią wielkopolską, garncarstwem, makramą, malowaniem na tkaninie i szkle oraz malarstwem sztalugowym. Podczas szkoleniowych spotkań omawiane są problemy aktywności społecznej jako możliwości przeciwdziałania izolowaniu gospodyń domowych. Szczególny nacisk organizatorzy warsztatów kładą na możliwości wykorzystania ich uzdolnień manualnych i artystycznych. Warsztaty artystyczno-szkoleniowe pod hasłem Demokracja, Marzenie czy Wybór zorganizowano m.in. ze środków programu małych grantów Ambasady Amerykańskiej. Poprzednie takie warsztaty z udziałem młodzieży odbywały się w Ratajach i przyniosły bardzo ważne efekty dydaktyczne, wychowawcze i twórcze. Efektem wspólnych działań kobiet pracujących na warsztatach w Margoninie ma być powstałe z wikliny drzewko demokracji, które jako dar przekazane będzie Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Polsce. W warsztatach uczestniczyło kilkanaście kobiet, które codziennie spędzały czas pracując twórczo. Malowały na szkle, malowały na sztalugach, a także plotły wiklinę i robiły makramy. Wszystko to po to, by uaktywnić się twórczo, by wyrwać się na chwilę z domowego ogniska i codziennych rodzinnych obowiązków. O przebiegu warsztatów rozmawialiśmy z ich organizatorką i prowadzącą, panią Janiną Sługocką-Janusz ze Stowarzyszenia Plastyków Azyl. Pani Janino, co daje udział w tego rodzaju warsztatach artystycznych kobietom, które zdecydowały się wziąć w tym przedsięwzięciu udział? Są to takie warsztaty skierowane do kobiet niepracujących zawodowo, kobiet, które są odizolowane od jakiejś takiej możliwości bycia w kręgu społecznym czy kulturalnym. I jest tutaj aż 9 grup twórczych. Każda kobieta, zapraszamy, każda kobieta, która chce gdzieś się odnaleźć i to może się tutaj zgłosić. Chcieliśmy jakby na bazie poszukania w sobie zdolności artystycznych, żeby te kobiety spróbowały się zrealizować. Nie być tylko zamknięte w domu i zajęte obowiązkami gospodyni domowej, które są zresztą bardzo uciążliwe i bardzo trudne, żeby miały szansę poczuć się również artystami, żeby miały szansę swoje talenty odnaleźć w sobie lub zaprezentować na wystawie poplenerowej, która odbędzie się 8 października tutaj w Domu Kultury. I przewidziane są takie grupy, grupa śpiewu ludowego, i naprawdę nie trzeba mieć specjalnego talentu czy głosu, po prostu warto pośpiewać, żeby było sympatycznie, haftu i też niekoniecznie haftu ludowego, grupa, która zajmuje się malowaniem na tkaninie, można w tym momencie wykorzystać jakieś bluzeczki czy spódniczki czy spodnie, które chcemy odświeżyć i sobie coś pięknego namalować, jest malowanie na szkle, które jest takie związane z jakby tradycjami ludowymi i wiejskimi, zawsze to szkło starały się kobiety ubarwiać, żeby było piękniej w domach, więc jest takie malowanie na szkle, jest grupa, która będzie zajmowała się garncarstwem, grupa, która będzie robiła wikli, grupa, która robi makramę. W ramach tej makramy powstaje tak zwane drzewko demokracji i każdy uczestnik i każda pani, która przyjdzie, będzie zrobi jeden listek, który do tego drzewka zostanie dołączony. Jest również przewidziana grupa malowania na płótnie klasyczna, sztalugowa, że jeżeli któraś chciałaby dotknąć takiego artystycznego, klasycznego życia z pędzlem i płótnem, też jest taka szansa, że może spróbować, może się nauczyć. Symbolem tego pleneru jest fartuszek, ponieważ jest to przeznaczone dla kobiet i fartuszek ma być takim hasłem dla wszystkich pań, które chciałyby się tutaj odnaleźć. Serdecznie zapraszamy. Jesteśmy tutaj cały dzień, aczkolwiek najlepiej się zgłosić do nas od godziny 10 jakoś tak rano, odnaleźć się w którejś grupie, dotknąć coś, spróbować i gdzieś tam wyjść z tego gospodarstwa domowego, z tego kręgu takiego właśnie gospodyni. Jakie odbiera pani sygnały po pierwszych warsztatach z cyklu Demokracja, Wybór czy Marzenie, które odbyły się z udziałem młodzieży w Ratajach? Czy uczestnicy wspominają te warsztaty i czy mówią o tym, jakie efekty one dla nich samych przyniosły? Tak, to znaczy właściwie może powinnam była od razu powiedzieć, że to jest drugi z cyklu warsztatów poplenerowych sponsorowany przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych, którego tematem jest marzenie, demokracja, marzenie czy wybór.
żeby nauczyć, jak gdyby pokazać, że demokracja jest to możliwość wyboru, a nie tylko jakiś slogan polityczny. I pierwsze odbyły się w Ratajach z młodzieżą gimnazjalną, a drugie właśnie z kobietami wiejskimi. I te pierwsze zaowocowały całym mnóstwem prac. W ogóle miały uczestniczyć w nich 60 dzieci, uczestniczyło prawie 200. Przy tym ciągle słyszę jakieś takie reminiscencje, to znaczy dyrektor mówił, że szkoła miała zaproponowany udział w jakiejś takiej międzynarodowym konkursie na temat, jak powinna wyglądać dla uczniów współczesna szkoła. I między innymi prawie ogromna część tego projektu została umieszczona, że właśnie tak sobie by wyobrażali zajęcia młodzież, oprócz tam komputerów i takich nowoczesnego sprzętu, że właśnie tak prowadzone przez ludzi, niekoniecznie nauczycieli, którzy pokażą im coś innego, pokażą im jak żyć być może, jak się realizować. Także dyrektor już mi zwraca uwagę, że zostało to część tego w ogóle projektu uwzględniona w tamtym projekcie dotyczącym szkoły. Poza tym młodzież licealna, która również jest w Ratajach, sugerowała, że czują się pokrzywdzeni i chcieliby dla nich też taki plener zorganizować. Także no, efekty są, wydaje mi się, takie i wymierne w postaci prac, i niewymierne w postaci takiego dotknięcia przez młodzież czegoś innego, zobaczenia, że wszystko jest możliwe. Czy istnieje wobec tego szansa, że będą kolejne tego rodzaju przedsięwzięcia organizowane przez Stowarzyszenie Plastyków Azyl? No i istnieje oczywiście taka możliwość, aczkolwiek muszę najpierw zakończyć te projekty z ambasadą Stanów Zjednoczonych. Bardzo możliwe, że będziemy w jakiś sensie kontynuować, ale to już nie tylko jest jak gdyby związane ze stowarzyszeniem. Na pewno będziemy mieli kontakty i na pewno umówiliśmy się już z dyrektorem, że bez względu na to, czy będzie nas tam wspomagało jakieś państwo czy inna organizacja, to będziemy jak gdyby młodzież będzie mogła korzystać z naszych zdolności czy talentów, będziemy przychodzić na lekcje, będziemy, jeżeli będą takie potrzeby, będziemy jakby w ciągłym kontakcie ze szkołą. W tym sensie to mogę zapewnić. Natomiast czy będzie taki wielki plener, no to jest jak gdyby to jest jak gdyby taka sprawa przyszłości i nie jest do końca zależna tylko od stowarzyszenia w tym momencie. Jak powiedziała Janina Sługocka-Janusz, symbolem tych warsztatów artystyczno-szkoleniowych jest fartuszek, domowy fartuszek gospodyni, ponieważ to dla gospodyń domowych, często zamkniętych w czterech ścianach własnych domów, przeznaczone były te zajęcia. Tu mogły one wykazać się swoimi zdolnościami twórczymi, oderwać się na chwilę od codziennych obowiązków i wymienić doświadczenia życiowe, a także wykazać się ogromną umiejętnością twórczą. Wykorzystywano na tych warsztatach wszystkie umiejętności typowe dla wiejskich gospodyń domowych, a efekty pracy artystycznej budziły podziw plastyków, którzy na co dzień zajmują się działalnością twórczą. Okazuje się, że często po sąsiedzku w naszych domach drzemią prawdziwe, wielkie, artystyczne i plastyczne talenty, a warsztaty takie jak te w Margoninie pozwalają je uaktywnić, wyjąć na światło dzienne i pokazać, że w każdym z nas drzemie prawdziwy artysta. Przez minione 2 tygodnie chodzież rozbrzmiewała jazzem. Zakończono już 34. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe. Uświetnił je wspaniały i widowiskowy koncert galowy w Amfiteatrze Miejskim. 5 i 6 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim przy Chodzieskim Domu Kultury odbyły się koncerty podsumowujące 34. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe. W czwartek 5 sierpnia zaprezentowali się m.in. wokaliści pracujący podczas tegorocznych warsztatów pod kierunkiem Charito i Naomi Isaacs. Decyzja o zorganizowaniu koncertu galowego także w amfiteatrze spotkała się z dużym zrozumieniem kadry warsztatów, a także przypadł ten pomysł do gustu publiczności. Obydwie imprezy trwały do późnych godzin nocnych. Występy uczniów i nauczycieli podczas koncertu galowego ściągnęły kilkuset słuchaczy.
Koncert prowadził Ryszard Wolański, który od 30 lat jest dziennikarzem redakcji muzycznej pierwszego programu Telewizji Polskiej. Szczególne podziękowania padły z jego ust na początku koncertu dla sponsorów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Miejskiego w Chodzieży, firmy American Express i Box Electronics oraz dla Browaru Czarnków, który wspomaga finansowo Chodzieski Dom Kultury i organizowane w nim imprezy. Pierwszy utwór piątkowego koncertu wykonał zespół Saxophone and Sound, złożony z kilkunastu saksofonistów i innych muzyków grających na instrumentach dętych, a dyrygowany przez Leszka Żądło, dyrektora artystycznego tegorocznych warsztatów. Dalej zaprezentowali się kolejni uczestnicy warsztatów jazzowych, ale zaśpiewał także Chodziecki Chór Kameralny pod kierownictwem Adama Cichockiego. Ta ciepła noc jazzowa była ogromną atrakcją muzyczną dla wszystkich uczestników warsztatów i wielkim muzycznym prezentem dla mieszkańców Chodzieży, którzy po tylu latach organizowania w naszym mieście warsztatów muzycznych z pewnością zdążyli już pokochać i zrozumieć jazz. Bye.
O podsumowanie tegorocznej edycji Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych poprosiliśmy dyrektora Chodzieckiego Domu Kultury, pana Marcina Kitę. Przepraszamy Państwa za jakość wywiadu, ale przeprowadzany był on w trudnych, koncertowych warunkach i w późnych godzinach wieczornych. Ale z pewnością daje on obraz tego, jak trudnym przedsięwzięciem jest organizowanie tego rodzaju imprez muzycznych. Podczas trwającego koncertu galowego można chyba już sobie pozwolić na pewne podsumowania. Czy tegoroczne 34. warsztaty jazzowe w Chodzieży można uznać za udane, za kolejny muzyczny sukces? Tak, na pewno jest to sukces zarówno organizacyjny, jak i pedagogiczny, dlatego że kadra tegorocznych warsztatów miała sposobność pracować z ponad 150 uczestnikami z 10 państw świata, z czego tych zagranicznych uczestników było blisko 60. Wykonali pracę na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że potwierdzeniem tego są słowa samych uczestników, którzy zapewniają, że wrócą do Chodzieży. Dla mnie osobiście jest to sukces, dlatego że warsztaty jazzowe w Chodzieży w tym roku zostały zorganizowane praktycznie siłami miejskimi, czyli dzięki urzędowi miejskiemu i pracy pracowników Chodzieckiego Domu Kultury. Jest to o tyle ważne, że jest to impreza już nie tylko na europejskim poziomie, ale wydaje mi się, że już na światowym. I udowodniliśmy, że w Chodzieży można taką imprezę zrobić tylko dzięki zaangażowaniu. Warsztaty w tym roku odbywają się pod hasłem Razem w Europie, ale moment wejścia do Unii Europejskiej okazał się tak właściwie przełomowym i trudnym dla organizatorów tegorocznych warsztatów, bowiem okazało się, że zmieniają się sposoby finansowania tego rodzaju imprez. Dzięki jakiemu wkładowi finansowemu przede wszystkim udało się zorganizować taką imprezę, która jest przecież finansowym ogromnym przedsięwzięciem? Tak. Są sytuacje, które zaskakują nas jednak, chociaż wydaje się, że powinniśmy być przygotowani na niektóre sytuacje, ale właśnie tym zaangażowaniem nadrobiliśmy pewne straty, jeżeli tak można powiedzieć, wynikające z braku dofinansowania z instytucji, które dotychczas finansowały warsztaty jazzowe w Chodzieży, ale wydaje mi się, że warsztaty obronią się właśnie tym, co dzisiaj mogliśmy usłyszeć, i instytucje, które nie podjęły tego trudu finansowania, w przyszłym roku będą finansować ponownie. Może na innych zasadach, może nie w takiej skali jak w ubiegłych latach, ale myślę, że warsztaty tegoroczne odbiją się dużym oddziękiem w całym kraju i znajdziemy poważnych mecenasów, którzy pozwolą nam zrealizować w przyszłym roku jubileuszowe 35. warsztaty jazzowe. A praca nad nimi rozpocznie się pewnie już dziś? Praca zaczęła się już dzisiaj, dlatego że już dzisiaj było spotkanie z kadrą. To było spotkanie na temat przyszłości, czyli przyszłorocznej edycji. Określiliśmy sobie nowe warunki warsztatów przyszłorocznych, uczestnictwa kadry i uczestników, młodych uczestników. Mamy nadzieję i chcemy do tego dążyć, aby już w listopadzie tego roku wszystkie sprawy organizacyjne przyszłorocznej 35. edycji już warsztatu jazzowego w Chodzieży zostały zamknięte. Thank you.
34. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe w Chodzieży już się zakończyły, ale organizatorzy nie poprzestali na dwóch udanych galowych koncertach. Już pracują nad kolejną, jubileuszową, 35. edycją warsztatów muzycznych w Chodzieży. Tak wielki jubileusz wymaga ogromnego trudu, pracy i zaangażowania. Organizatorów, przede wszystkim dyrekcję i pracowników Chodzieskiego Domu Kultury, cieszy fakt, że mogą w przyszłości liczyć na profesjonalną i zaangażowaną w swoją pracę kadrę znakomitych muzyków, których autorytet z pewnością w kolejnych latach przyciągać będzie do Chodzieży rzesze młodych adeptów jazzu. Imprezy jazzowe w Miejskim Amfiteatrze będą z pewnością kontynuowane w przyszłości, nie tylko przy okazji Międzynarodowych Warsztatów Muzycznych. I my z kamerą Telewizjan Serwis będziemy je z pewnością realizować. To wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu naszego programu. Zapraszam Państwa na weekendowe powtórki Panoramy Chodzieskiej oraz na Kurier Pilski w poniedziałek o 18.30. Już dziś zapraszam też Państwa na nasz program za tydzień, w którym aktualności z życia miasta i regionu chodzieskiego. Do zobaczenia.